Czyli to teraz będziemy jak będę mówić. patrzył, to będę gadał bzdury, a jak nie będę patrzył, to będę gadał. Się to coś teraz mądrego. Tak. Zamykamy oczy, chociaż nie możemy zamknąć. Wręcz przeciwnie. Uwaga, proszę państwa, szeroko oczy proszę otworzyć i uszy również otworzyć szeroko, bo będziemy mówić o skrzyżowaniu z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną. Tak. Przy hotelu Rzeszów. Tak. Dlaczego? Co Panu przyszło do głowy, żeby mówić o tym miejscu? A tam jest taka dziwna sytuacja. A może zacznijmy od, ty, od tych właśnie Narek zdjęć. Marek już tutaj na naszym kanale YouTube zaprezentował pierwsze zdjęcie. Co tu jest nie tak? Tu jest tak, wszystko. Tu okay. jest wszystko takie, tylko chciałem pokazać. Może ja słuch... powiększyć? Może Pani? Tak. Chciałem tylko pokazać słuchaczom czy oglądaczom, na czym polega sztuka cała. To Więc proszę po... tak mówić, żeby słuchacze zrozumieli. Tak, staram się tak mówić. Pojazd jedzie, jeżeli ktoś na Rzeszów, to będzie łatwiej. Jeżeli pojazd jedzie od ulicy, od Europy, od Galerii mhm. Europa i chce skręcić w lewo, skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, może zająć dowolny z trzech pasów: pas pierwszy od wyspy, drugi bądź trzeci. I tak się zajmuje. Dowolny pas ruchu. To jest dopuszczalne. Jeżeli się skręca w lewo, Nie zajmujemy pokaże, dowolne, palce mą, dowolny pojazd. Pa. O tutaj, ten pojazd okay. może, zająć, może zająć pas pierwszy od wyspy, drugi bądź trzeci, który chce. Teraz, A, czyli ta jedyneczka oznacza, tak, że, że oznakowany pojechał... jest samochodzik jedyneczką, tak, że każdym pasem, który I każdym sobie pasem wymyśli. może mhm. wyjechać w kierunku grafiki, czy wewnętrznym, czy zewnętrznym, czy środkowym. Teraz poprosimy o zdjęcie numer dwa. Czyli tutaj wszystko jest prawidłowo, tak. nikt tutaj żadnego nie jest, błędu. Wszystko jest teraz, żadnego błędu teraz nie ma dobrze. Nikt żadnego nie. Ten rysuneczek drugi potrzebujemy. Tak. Na tym rysuneczku drugim jeszcze nie widać, ale będzie widać, o już widać. Pokazane jest od strony galerii grafika dwa pasy ruchu w czerwonym kółeczku, które mogą skręcać w lewo. Tu? Tak, tutaj. Mhm. Tutaj, tak o właśnie pani pokazała paluszkiem. Mhm. Dwa pasy do jazdy w lewo. I teraz wyobraźmy sobie, od strony nowego świata, czyli od Krakowa jedzie pojazd numer... Co to jest za pojazd, ten numer? Niech pani powie, bo ja nie widzę z daleka. Numer dwa. Pojazd numer dwa jedzie. On jechał od strony Krakowa i myśli sobie, a, wracam z powrotem do Krakowa. Więc wjechał na pas wewnętrzny, na tą wyspę na pas wewnętrzny, jedzie dalej pasem wewnętrznym i zatrzymał się na pasie wewnętrznym. O, na tym pasie się zatrzymał. Czyli tuż przy wyspie się Tuż przy zatrzymał. wyspie. W tym momencie doszedł do wniosku, że jednak... A nie, nie będę jechał do Krakowa. Pan o mnie ja... opowiada? Nie, mówię tak hipotetycznie. Nie będę jechał do Krakowa, wyjeżdżam sobie prosto, bo chcę jechać prosto na wiadukt tarnobrzeski. Czyli tu. Tak, czyli tu. Może pojechać prosto, czy nie może? Trzy pasy ruchu są, tak? Nie ma żadnych znaków, które zabraniają. Może, chyba. może. Czyli stanął sobie. Panie Tomku, ale jeśli trójka, o, ten, który samochód, który stoi na pasie obok. obok. Będzie chciał skręcać w tak. lewo, bo przyjechał z grafiki od strony Grafiki przyjechał, a tam są dwa pasy do jazdy w lewo, więc ta trójka, która stoi na środkowym pasie, myśli sobie, że dwójka może pojechać tylko i wyłącznie w lewo. Jakim cudem prosto, skoro są dwa pasy do jazdy w lewo. Teraz dwójka jest z Poznania, przyjechał kierowca, nie z Rzeszowa. Nie wie o tym, że te dwa pasy są do jazdy w lewo. A one są do jazdy w lewo? Niekoniecznie, zaraz do, do tego dojdziemy. Teraz. Trójka stoi na pasie środkowym chce jechać w lewo zgodnie z przepisami. Dwójka wymyśliła sobie, że nie wraca do Krakowa, tylko jedzie też w lewo, czyli wyjedzie prosto z tego skrzyżowania i patrzy sobie na trójkę. Czy trójka jedzie prosto, czy trójka skręca? Na w pasach ruchu nie było żadnych strzałek, który pas jest w jakim kierunku. Przed sobą na sygna przy sygnalizatorze nie ma żadnych strzałek, który jest w jakim kierunku. Więc myśli sobie, trójka nie ma kierunkowskazu, bo kierowcy nie mają w nawyku włączania kierunkowskazu zawczasu, tylko w ostatniej chwili, jak im się światło zmieni na zielone. Więc trójka stoi sobie bez kierunkowskazu. Oko mi pan wydłubię zaraz. Nie. Dwójka zobaczyła trójkę, że nie ma kierunkowskazu. Odłożę to, wydługo pisem będę machał. <noise> Jeszcze gorzej. <noise> nie, bo krótszy jest. Więc dwójka. Nie ma kierunkowskazu, będzie wyjeżdżała prosto. Myśli o tym, że trójka też nie ma kierunkowskazu, będzie wyjeżdżała prosto. Więc zaczyna się ruch pojazdu. Światło się zmienia na światło zielone. Dwójka z trójką razem rusza, tylko dwójka wyjeżdża, poproszę o kolejny rysunek. Dwójka wyjeżdża prosto, a trójka w tym momencie włącza kierunkowskaz i jedzie sobie w lewo. I jest bum. I jest bum. Dwójka już nie obserwuje trójki, bo myśli sobie, będzie wyjeżdżał prosto. I jest bum. Tak, trójka skręca w lewo i ładuje... Trójka się w lewo i ładuje w dwójkę, która chciała pojechać prosto. Żaden pas ruchu, żaden znak nie zabraniał dwójce no pojechać prosto. dobrze, ale kto jest winny? Winny, trójka będzie winna, bo dwójka ma prawo wyjechać prosto. Poproszę o, o rysunek numer 3. Czy mam 4, 4 już teraz? teraz? 4 To jest 3. Tak. Gdyby przed pojazdem numer 2. Była narysowana powierzchnia wyłączona z ruchu, to co ja teraz tam prowizorycznie narysowałem, to wiadomo, że dwójka nie może A, wyjechać z tego skrzyżowania. Ojej, jakie dwójka, dwójka, gdyby chciała wyjechać prosto, musiałaby objechać tą wyspę dookoła, I zmienić, zmienić pas, pas ruchu na środkowy lub ten skrajny zewnętrzny i wtedy mogłaby wyjechać. Jeżeli tego pasa nie ma, tej powierzchni wyłączonej z ruchu nie ma, mogły wyjechać wszystkie pojazdy prosto. złe oznakowanie tego tak. skrzyżowania z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną? Tak jest. Złe oznakowanie. I co my z tym zrobimy teraz? Ja byłem bardzo często świadkiem, gdzie właśnie dwójka wyjeżdżała prosto, a trójka na niego trąbiła. Jakim cudem on jedzie prosto? Co cudem takim, z tym że zrobić? można. Pójdziemy, pomalujemy. Pomalujemy. Zrobimy taki w czynie społecznym, pomalujemy, dobra? I wszystkim uszczęśliwimy wtedy. Tak, to, bójka, wszystko, razem. Ale to nie, bo nie wolno nam. Wie pani, że nam nie wolno stawiać żadnych znaków i nic zrobić na drodze. Dlaczego? A przecież się znamy na tym. Nie, nie możemy... Znaczy ja się nie znam, pani. Nie, znam. to musi zarządca dróg musi robić. To musi jeszcze, trzeba wnioski jakieś tam pisać, coś tam, coś tam, ale nie możemy sami sobie malować, tak? I znaków stawiać, że tu nie wolno wjechać, no. albo tu wolno wjechać. No, z tym, z, nie tylko że zaskoczona, ale rozczarowana. rozczarowana nie, że pani nie może. To, nie ma... No nie może pani. Pan... Czy znaczy, może pani? Wszystko może, tylko można się trzeba liczyć z konsekwencjami. Można... Dostać tam no potem wiem, nie, wiem, wiem. wezwanie do sądu. Marku, bardzo Ci teraz prosimy, żebyś zaprezentował jeszcze jedną taką planszę, którą Pan Tomek przygotował już dawno, dawno temu. Taką Jaką bardzo to? ogólną. Ona jest na naszym fanpage'u na Facebooku, zapowiadająca dzisiejszą audycję. Tutaj Pan Tomek popisał się swoimi zdolnościami plastycznymi. A. I tu jest odezwa. I o. to jest odezwa. Wrócimy do tego tematu za tydzień, ale teraz bardzo proszę, żeby pan Tomek tę odezwę przeczytał. Widzi pan? Widzę. Może ja przybliżę. Tak, nie. Troszkę nie, nie. Ratopis, czy Duże są te literki, widzę. To, to, widzę. Mogę jeszcze po, troszkę poszerzyć. Proszę, Trzeba. niech pan przeczyta odezwę. Proszę. Mówi Pani o tym na bordowym no tle, prawda? Tak, no właśnie. Tak. Najpierw dotyczy to ronda, ronda. Ja specjalnie mówię raz rondo, raz skrzyżowanie o ruchu okrężnym, bo używam zawsze, nawet z kursantami, raz terminologii fachowej, raz potocznej. Czyli mówię raz światła mijania, raz światła y, krótkie, raz y, y, dźwignia, nie dźwignia, tylko hamulec ręczny, raz awaryjny i tak samo mówię teraz rondo. Czyli mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym z jednym pasem ruchu. I co tam ja sobie napisałem? Na rondo... Wjeżdżamy bez kierunkowskazu. Jeżeli jedziemy w prawo, pierwszy wyjazd, to grzecznościowo możemy przed wjazdem na rondo włączyć prawy kierunkowskaz. Kierunkowskaz wyjazdowy, czyli zawsze prawy, bo z ronda zawsze wyjeżdżamy z prawem, należy włączyć na początku wysepki, która poprzedza nasz wyjazd. Wtedy jesteśmy czytelni. Po prostu pięknie, tak. jak taki prawdziwy pedagog. A mogę jeszcze teraz powiedzieć o co chodzi? No, no tak Tak szybciutko. Jeżeli wjeżdżamy na rondo i chcemy jechać w pierwszy wyjazd w prawo, to włączamy prawy kierunkowskaz, żeby ci nadjeżdżający z naszej prawej strony wiedzieli, że my po tym skrzyżowaniu nie będziemy jechali. Więc wjeżdżają sobie na to skrzyżowanie z ruchem o ruchu okrężnym, a my wyjeżdżamy pierwszy wyjazd w prawo. Mm -hmm. To jest bardzo to jest jasne i czytelne. Takich odezw i takich rysunków pantomek ma więcej. Będziemy je prezentować za tydzień podczas kolejnej audycji. Cieszmy się. Koniec? No nie, jeszcze felieton pana Waldka. Bo tak, pan Waldek ja wrócił nie no dobrze, ja poczytamy, poczytamy na rolę Felieton. Pewno. Prosimy Felieton pana.